It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie w kolejnym dzień Vlogmasu. Ja zaczynam dzisiaj troszeczkę później, jest godzina 15, a to z tego powodu, że byłam na rano w pracy. Byłam na rano w pracy, teraz jestem w domu. Normalnie zjadłabym sobie obiad, wypiłabym sobie kawę, a teraz wypiję sobie tylko kawę. Tak jak ja wam mówiłam, ten rok jest pełen jakichś takich, nie takich wiecie poważnych, ale jakichś takich małych nieszczęść i po prostu codziennie coś, praktycznie codziennie coś, także dzisiaj w pracy ukruszyłam sobie zęba, ale żeby było śmiesznie, ukruszyłam sobie zęba w ten sposób, że nie mogę zamknąć szczęki. Nie mogę zamknąć szczęki, nie mogę nic jeść, także czeka mnie dentysta emergency. Zamiast na spokojnie w Polsce, tak jak miałam w planach iść do dentysty, to muszę jechać tutaj na emergency. I taki właśnie... Taki los. Taki właśnie los. I już powiem wam, już nie chcę, kurde, już nie chcę nic w tym roku. Nie chcę żadnych, nie chcę już nic. Już po prostu ten rok tak nam daje w kość, co? Dość. Już po prostu śmiesznie, śmiesznie na maksa. Mam nadzieję, że dzień wam leci dobrze. O, jakaś sieć Borysia tutaj jest. Mam nadzieję, że dzień wam leci dobrze. Mi, nie licząc zęba, zleciało bardzo dobrze. Radek w pracy z wczorajszym strojem, pokazywałam wczoraj jego wczorajszy strój, zrobił po prostu furorę. Wszyscy sobie w pracy robili u niego zdjęcia. U was praca jest bardzo rzadkie, to nie, że się ludzie przebierają na takie okazje. U nas jest inna praca. U nas praca to ludzie po prostu przychodzą, żeby zarobić troszkę pieniędzy i iść do domu. U nas tak samo. Ludzie przychodzą. Ludzie zarabiają i dużo, wiesz, inaczej się traktuje ludzi może w ten sposób. Może dlatego nie chce im się przebierać. U nas bardzo dużo ludzi się przebiera, ja w tym roku na razie się nie przebrałam, dzisiaj znowu po prostu zapomniałam, a jutro założę taką tylko zwykłą Christmas jumper, ale ja się wcale nie dziwię, że zrobię wczoraj furorę, bo świetnie to wyglądało. Także wszyscy sobie z radosem w pracy robili zdjęcia i wrzucali sobie na wrzucali na fejsa, nie, po prostu robili zdjęcia, tak? Także śmiesznie. Dobra, idziemy zrobić, a ty co będziesz jadł? Tego kurczaka chyba, bo nie jadłem. Tego kurczaka, ja sobie zrobię jedynie zupkę i nic więcej, no bo nie mogę jeść, a do dentysty mam za 3 godziny. I co, daleko jest ten dentysta? 20 minut. To trochę jest. 2 minuty to jest. A korki teraz są? Bo później będą korki. Tak, jest heavy traffic, 19 minut. Aha, no to spoko, jak heavy traffic jest 19 minut, to wyjedziemy o 5, myślę, co? Około 5, ewentualnie gdzieś tam. Na 6.20, półtorej godziny, po co jest jeszcze? A na 6.20, myślałam, że na 6. Mam nadzieję, że dobry dentysta. Tylko prywatnie ponoć przyjmuje, także spoko, powinien być dobry. Ogólnie lubię tutaj chodzić do dentysty. Lubię. Podoba mi się, że od razu robią zdjęcie i od razu mówią, co jest grane. Wszystko bez żadnego czekania, wszystko na miejscu. W Polsce zresztą już też się robi zdjęcie i zaraz na miejscu jest one wywoływane w niektórych gabinetach. Ale kiedyś tak pamiętam nie było. Kiedyś szło się do dentysty, dentysta w Polsce kiedyś wysyłał, gdzieś tam trzeba było zrobić zdjęcie, później czekać na to zdjęcie kilka tam dziesiąt minut, wrócić z tym zdjęciem często na drugi dzień dopiero i to było bez sensu. A tutaj robią zdjęcie. No nie wiem, czy mogę pokazać pana. A tutaj robią zdjęcie. Czekaj, powiększyłam, chciałam mu palcem zasłonić głowę. Nie trzeba. Radek z kolegą w pracy. Tak wyglądali oboje. No. Tutaj właśnie robią zdjęcie, w międzyczasie czyszczą zęby z kamienia bardzo często, nie? I później przystępują do działania, od razu robią, chciałam powiedzieć, życiorys, od razu robią kosztorys, ile będzie kosztowało Was leczenie zębów, wszystkich, co macie do zrobienia. I tak po prostu powoli działają. Czyli może, aha, to tylko emergency oni mają, może bym tam się zapisała do dentysty od razu, żeby tam być. No, już żadną mówiła, żebyś się zapisała i... No, bo myślałam, żeby do Ciebie, bo u Ciebie robią aparaty, nie, na zęby. Idę zrobić tą zupkę, idę zrobić kawkę, idę po kalendarze, otwieramy kalendarze. Niech będzie trochę przyjemności jeść, nie mogę, tylko chociaż się napatrzę. No i tak tego nie jest w kalendarzu. No ale się napatrzę, wiesz co chodzi, bo głodna jestem, jestem naprawdę głodna. Siadam śniadanie o 11. Tak, jak zobaczysz co dostałem. A jeszcze taka wiadomość, powiem wam. Wiecie, rozmawiałam właśnie z jakimś lekarzem odnośnie tego, jak czujemy wszystkie rzeczy w ustach. Język jest tak bardzo wyczulony, że ziarenko piasku, jeżeli byście mieli ziarenko piasku, to ponoć je czuć. Jeżeli nie wiesz, że to jest ziarenko piasku, czucie je jak ziarno grochu. Także tak jest bardzo język wyczulony. Także wszystkie takie, wiecie, co macie jakieś gdzieś tam maleńkie ubytki, które są naprawdę maleńkie, praktycznie mikroskopijne, język to wszystko wyczuje. Taka ciekawostka, tak mi lekarz powiedział, także chyba mnie nie kłamał, mam nadzieję. No to idziemy do dentysty. Boję się. No już kochani, bo strach ma wielkie oczy. Ja wam nieraz mówiłam, że ja uwielbiam chodzić do dentysty, znaczy strach.
ale wiecie, jak nie znacie dentysty, nie wiecie, co to za dentysta, czy dobry, czy zły, czy was dobrze potraktuje, czy źle, znaczy wiecie, czy nie dentysta, sadysta, ale trafiłam na bardzo fajnego, niestety ząb idzie, musi iść, ale zrobił mi go na razie tak, wiecie, żeby tak jak powiedział, żebym się czuła komfortowo i jestem umówiona dalej w styczniu, także no nie wiem, zobaczymy, może ruszę, bo chcę się umówić odnośnie, tak jak wam mówiłam, aparatu, czy zobaczymy, co tam będzie lepsze. Powiedział, że mi tam pani doktor wszystko doradzi, wszystko zrobią, wiecie, sprawdzą, komputerowo zrobią, co mi tam bardziej pasuje, jak to zrobić, także fajnie by było. W sumie może to przyspieszyć moje plany założenia aparatu lub czegokolwiek innego, nie? Bo tak to bym powiedziałam, że chcę i tak zawsze mówię, ale wiecie, to zawsze na coś innego i... Ale fajnie, bardzo przyjemny dentysta. Nic nie bolało, nic a nic. Robił mi wszystko bez znieczulenia. Dentysta nie sadysta? Dentysta nie sadysta, tylko właśnie tak jak powiedział, ząb jest do wyrwania. I no mam nadzieję, że mi to po prostu potrwa jeszcze. Tutaj się umówiłam na którego? Na 23 stycznia, tak? Ale jeszcze w Polsce pójdę, zobaczymy, co mi w Polsce powiedzą. Tak, no tak, no bo czemu nie. Także jedziemy do domku, tak? Tak. A masz coś do zjedzenia na kolację? Nie wiem, coś wymyślimy, jest jeszcze zapas w lodówce, a za 3 dni jedziemy, na pewno nie będę w sklepach jeździć. Yeah! Za 3 dni jedziemy. 4. Teraz, bliżej niż dalej. Boże, jak się cieszę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Normalnie. Szok. Właśnie rozmawiałam z tym doktorem i powiedział, o Jezu, jak fajnie. Mówi, no na pewno się cieszę. Że ja mówię, no a ty byś się nie cieszył? Mówi, cieszyłbym się bardzo. Mówi, a rodzice to się pewnie cieszą. A my cieszą. No fajnie, naprawdę się cieszę. Wy też wiem, że się cieszycie. I wiem, że dużo z was bardzo w ogóle leci do Polski na święta, oglądających, którzy mieszkają w Anglii i w innych zakamarkach świata. Także jak będziemy lecieć tym samym samolotem, to pomachajcie! Powiedzcie koniecznie, cześć, oglądamy. Nawet chyba ktoś leci z naszej daty, ale żeśmy się nigdy się tak nie spytałam, skąd lecą. A skąd my lecimy w ogóle? My lecimy z Manchesteru. Aha, z Manchesteru. Jezus Maria, mi się cały czas wydawało, że my ze Stansted lecimy. Nie wiem, ja jestem jakieś. Nigdy w życiu bym nie zabukował. Ja jestem, ostatnio mówię wam, taka zakręcona, nie mam w ogóle pojęcia za bardzo, co się dzieje, nie, w ogóle jakiś nieogar, no mam taki konkretny nieogar, że to się w głowie nie myśli, w ogóle się czuję taka trochę, nie wiem. Może od tego farbowania włosów ci jakieś komórki się palą, szare. Trzeba mieć komórki szare, żeby się pierw spaliły. No. Najpierw je trzeba posiadać. Przepraszam cię bardzo, jesteś bardzo inteligentną żoną. Jak na żonę przystało. Coś chcesz tutaj jeszcze dopowiedzieć? Nie, ja czuję jakiś głupi dowcip. Ale już nie chcę. Czuję jakiś głupi dowcip, ale widzę, że się hamujesz. Dobra, to hamuj się, bo widocznie nie do kamery to, co chciałeś powiedzieć. Nie, jesteś głupiutka czasami. O matko ale boska. Jesteś bardzo inteligentną osobą. No, okej. Okay. Dzień dobry, choineczko moja kochana. Ale się za tobą stęskniłam. A ty czemu latasz tutaj ze smyczą? Zaraz idziemy, na pana czekamy. Pan przyjdzie i idziemy na spacerek? Tak? Borys nie chce, Boryskowi zimno, ale wyciągniemy go na siłę, tak? Pokaż, gdzie ten Borysek tu jest. Jest Borysek i Lunia. Zobaczcie, jak ktoś domek zapakował jako prezent. Super. My w tym roku mamy bardzo mało dekoracji, co Radio? Jest tak zimno, że mówiłam wam, że pies nie chciał wyjść i się wcale nie dziwię, że nie chciał wyjść. Patrz, szron jest wszędzie. Cała trawa jest zaszroniona, jest bialusieńko. A w Polsce będzie jeszcze zimniej i jeszcze mroźniej, ależ się cieszę. A kupiłam do Polski dwie kurtki, znaczy nie do Polski, kupiłam ogólnie dwie kurtki. Zrobiliśmy takie zakupy, że chyba trzeba będzie kupić drugą walizkę do Polski. Ale mam głupawkę dzisiaj. Straszna głupawka. Co znaczy? Co znaczy dzisiaj? Ty jesteś niedobry. Nie kochasz mnie już chyba. Chyba? Co? Chyba? Myślisz, że cię nie kocham? Jezu, zamarznięta trawa, sztywna trawa. Myślisz, że cię nie kocham? A kto cię wczoraj wziął specjalnie do Pandory, żebyś wybrała sobie 3 nowe czarmce do bransoletki i nie wybrałaś sobie nic? Bo chciałem ci zrobić niespodziankę i włożyć w ostatnie pudełko od tego. Od czego? Od kalendarza adwentarza. Zrobić ci niespodziankę. Chciałeś być kochany. Ale nie pokażę i co ja mam teraz zrobić? Nic robię. Prawie żeś mi głowę ściął. Prawie, że mi
No, jestem już u was. Jestem tutaj z dniem 20. Zostały 4 dni, lub może 5, zależy. Chyba 4 zostały, bo The Body Shop jest 5, także będę miała jeden dzień, kiedy otworzę dwa kalendarze. Dwudziesteczka, zacznijmy od The Body Shop. Zaczynamy. Coś małego i lekkiego. O, błyszczyk. O, ładny kolor. Matelip. Borysku, zostaw, to jest doorstopper. To nie jest żabieńska zabawka. Drzwi, wiecie, co się takie drzwi zamyka, to on się tym zainteresował. Matelip Liquid Tahiti Hibiscus. Numer 16. Ładny kolor. Tutaj wygląda, widzę, na brązik, ale to nie jest brązik. To jest taki typowy świąteczny kolor, można powiedzieć. Taki troszeczkę burgund, taka czerwień burgundowa. Spoko, cieszę się. A tutaj to już przesadzili, bo jest coś bardzo, bardzo małego. Wygląda jak te cukierki. Zmokuje cukierek. No nie, ale już się przestraszyłam, że no wiecie, to są takie maleńkie cukierki pastelkowe. Boże, jakiego mam czerwonego nosa, żeśmy wrócili ze spaceru z psami. A to jest, moi kochani, Stress Check Roll-On. Rolować sobie w miejscach, gdzie macie puls, czyli gdzieś na skroniach. I cieszyć się zapachem i pozwolić się sobie zrelaksować. Disworks robi też taki spray, który się pryska mniej poduszki i jakoś to się nazywa. I ponoć naprawdę ten spray działa. Ja jego nie miałam, ale wiem, że dużo osób próbowało. Zobaczmy, jaki to ma zapach. Dzisiaj sobie to zrobię na noc przed snem, bo to mam na rano. Mamy takie coś kuchni, tylko duże. Wałaj do ciasta. Też jak porolujesz, to śpisz dobrze. Powąchaj, będziesz zaraz dobrze spał. Anyżowe, nie wiem. No coś takiego właśnie anyżowego, nie? Przypomina mi się od razu Grecja. Grecja? A czemu Grecja z anyżem? Uzo. Uzo, no tak, to fakt. No ale fajnie, to jest, widzicie, w takiej formie takiego rolona, jak czasami są takie perfumiki. Perfumiki, spoko. No nie, teraz sobie nie będę rolowała, bo bez sensu, ale sobie wieczorem zrobię i dam wam znać, czy się szybko zasnęłam, czy nie. Znowu odgłosy dziwne i niesprzyjające nagrywaniu, to jest mój kochany pies z moim mężem i kość. Zabawa. Myślałam, że mi dajesz do gryzienia. Także dobra, ja biorę jeszcze łyczkę kawy, chociaż już jest bardzo późno, bo jest godzina 7.31, nie powinnam łyka kawy pić nawet pół. Nie, bo nie będziesz mogła spać zostać. Będę mogła spać, ja po kawie wypiję, mi śpię. I biorę się za film dla was, bo trzeba, a nie miałam kiedy. A dzisiaj wysłaliśmy laptopa do naprawy. Tak, właśnie, dzisiaj wysłaliśmy, nie pokazuję się, bo jest siedzieć tutaj na Golasa. Dzisiaj Radosław wysłał laptopa do naprawy, dużo z was pisze, weź sobie ubezpieczenie. My mamy ubezpieczenie drugie, mamy dwa ubezpieczenia, ale w jednym nie wiem, czy mówiłam, że się okazało, że... mówiłam wam, że po prostu mi nie zaznaczyli jednej opcji, poprosiłam o ubezpieczenie identyczne jak przedtem, nie zaznaczyli mi jednej opcji i niestety tam nie ma uszkodzeń przez wypadek, a do drugiego już się powędrowało, także... do tego, w którym mam gadżety, tam gdzie telefon mi wymieniali, gdzie nowy telefon mi wymienili, gdzie szybkę mi dwa razy wymieniali i muszą trzeci raz zaraz wymienić. Także mamy, kochani, ubezpieczenie, my myślimy o takich rzeczach. Mamy też ubezpieczenie na życie. Nie mam takiego ubezpieczenia, nigdy nie brałam, wiecie, że wam wypłacają, jeżeli nie pracujecie. Ale to trzeba też zmienić, koniecznie to trzeba zmienić, bo to różnie bywa. Także tak, mamy i mam nadzieję, że wy też macie. Obiadu, kolacja, no bo jak wiecie, obiadu nie jadłam, bo nie mogłam. Na zdrowie, Borysławku. Obiadu nie jadłam, także jest obiadu, kolacja, kisz. I do tego sałata z mozzarellą. Dziękuję, Radosław. Ania, fokusowana. Film. I gorąca czekolada. Wieczór idealny. Tutaj jeszcze wam chciałam pokazać, zobaczcie, moja filurga już prawie się skończyła, także ile tutaj, może tydzień, półtora tygodnia takiego stosowania codziennego na makijaż oczu i przemywanie twarzy, także spoko, ale naprawdę przyjemny, przyjemny płyn i to będzie pierwsza rzecz, którą wykończę z kalendarza, także fajnie. A jeszcze właśnie, zobaczcie, kończy też mi się Pixie Dixie, także szkoda, ale na razie nie kupię, bo naprawdę widzę wielką, wielką różnicę. Na razie nie kupię, mam nadzieję, że na lotnisku zobaczę jakąś fajną promocję i chciałabym zobaczyć też ten nowy taki w kolorze różowym, tam on jest z innym kwasem, chyba z jakimś innym kwasem on jest, także sprawdzę jeszcze tamten, a jeżeli nie, to po prostu wrócę do tego, bo naprawdę teraz w zimę widzę ogromną różnicę, jeżeli chodzi o to, jak on po prostu na moją skórę działa, także zdecydowanie tym razem mogę polecić. No, moi kochani, jak widać, ja już jestem wykąpana, wyolejkowana. Radosław się kąpie, także tam w łazience mnie nie będzie słychać. Lecę już spać. Powiem wam, że jestem wyczerpana dzisiejszym dniem ogólnie. Zestresował mnie bardzo, bardzo ten ząb, ale się cieszę, że już jest wszystko załatwione jak na razie. Wiecie, o co chodzi. Cieszę się też z tej wizyty w czerwcu. W Boże, w czerwcu.
23 stycznia, naprawdę na maksa się cieszę. Także zobaczymy, co mi tam powiedzą ciekawego, co mi tam zilustrują i co mi w ogóle powiedzą, jest dla mnie dobre, co niedobre, czy aparat, czy w ogóle, wiecie, czy jakiś tam implant. Wolałabym aparat tak naprawdę, chociaż myślę, że bez jakiegoś implanta się nie obejdzie, skoro nigdy nie miałam czwórek. Także fajnie, cieszę się też na jutrzejszy dzień w pracy, jakoś tak te 3 tygodnie w domu mnie po prostu zrobiły, nie zrobiły. Spowodowały, że się stęskniłam za tą moją pracą, za tymi moimi dziewczynami. W ogóle przywitanie od dziewczyn miałam fantastyczne reakcje, jak wróciłam do pracy. Tyle co z miłych słów usłyszałam, to naprawdę, naprawdę miło. Także dobra, kochani, ja już na dzisiaj będę kończyła. Wam bardzo za dzisiaj dziękuję. Do kciuków was namawiam. I zapraszam na jutro. Do następnego. Buziaczki.